Cześć! W tym filmie przedstawię budowę oraz działanie silnika indukcyjnego jednofazowego. Zapraszam do oglądania. Jako model posłuży nam silnik z pralki wirnikowej. Moc to 180 W, 1380 obrotów na minutę. Sprawność to zaledwie 55 setnych, cosinus phi 62 setne. Na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki zaciskowej znajdują się schematy połączeń dla obrotów w lewo lub w prawo. Ta część silnika to był stojan, a to jest wirnik. Na wale znajduje się uzwojenie klatkowe, wyłącznik odśrodkowy, łożyska oraz wentylator. Osłona wentylatora i pozostałe elementy do złożenia silnika. Nieruchomy stojan jest wykonany z izolowanych wzajemnie blach stalowych, charakteryzujących się wyciętymi żłobkami na swym wewnętrznym obwodzie. W żłobkach stojana nawinięte jest uzwojenie robocze silnika oraz uzwojenie pomocnicze, rozruchowe. Przewody czerwone to końce uzwojenia głównego roboczego. Przewody żółte to końce uzwojenia rozruchowego, a przewody niebieskie to wyjście z wyłącznika odśrodkowego. Przewody niebieskie doprowadzone są do wyłącznika odśrodkowego. Są to dwie blaszki zwarte ze sobą, gdy silnik nie pracuje. Podczas rozruchu mechanizm umieszczony na wale silnika spowoduje rozwarcie tych dwóch blaszek, czyli odłączenie układu rozruchowego. Końce przewody czerwone doprowadzone są do uzwojenia głównego, a końce przewody żółte do uzwojenia pomocniczego. Wirnik, a w zasadzie obwód elektryczny wirnika, jest wykonany z nieizolowanych prętów połączonych po obu stronach wirnika pierścieniami zwierającymi. Konstrukcja ta wyglądem przypomina klatkę o kształcie walca, stąd też zamiennie używa się też nazwy silnik indukcyjny klatkowy. Mechanizm wyłącznika odśrodkowego. Obwód magnetyczny wirnika wykonany jest w postaci pakietu blach stalowych z dodatkiem krzemu, wzajemnie odizolowanych, złożonych jedna na drugą. Obwód elektryczny wirnika jest zawsze zwarty. Tak to mniej więcej wygląda. To są te blachy, a w tych blachach umieszczone są pręty aluminiowe, połączone na końcach ze sobą, czyli zwarte. A to jest jedna klatka wirnika.
umieszczę we wnętrzu stojana opiłki żelaza i włączę napięcie. Pod wpływem przepływającego prądu w stojanie wytwarza się pole magnetyczne. Teraz będziemy obserwować zachowanie się opiłków żelaza w strumieniu magnetycznym stojana, gdy włączone jest uzwojenie rozruchowe i gdy jest wyłączone. Widać tutaj, jak zmienia się strumień magnetyczny, gdy dołączone jest uzwojenie pomocnicze. Ta zmiana strumienia magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie pomocnicze potrzebna jest do wytworzenia momentu rozruchowego wilnika. W silnikach trójfazowych, z racji tego, że zasilane są trzema fazami przesuniętymi względem siebie, wytwarzane jest pole kołowe wirujące, które powoduje ruch wilnika. W silniku jednofazowym przesunięcie to musimy uzyskać za pomocą fazy rozruchowej, czyli dodatkowego uzwojenia pomocniczego rozruchowego. Rozłączę wszystkie przewody w pustce i sprawdzimy, jaka jest oporność poszczególnych obwodów. Przypominam, przewody czerwone to uzwojenie główne, przewody żółte to końce uzwojenia pomocniczego, a przewody niebieskie to wyłącznik odśrodkowy. Rezystancja uzwojenia głównego to 11,3 Ohma. Uzwojenie rozruchowe ma 13,4 Ohma. A na końcach wyłącznika odśrodkowego, ponieważ jest zwarty, powinno być 0. Tu jest 30 Ohma, ale to chyba oporność na stykach. Przewody w puszce łączymy w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni kierunek ruchu silnika. Zgodnie ze schematem umieszczonym na wewnętrznej stronie pokrywy puszki zaciskowej.
Silnik przyłączony do jednofazowej sieci zasilającej 230 V. Wykonałem w obudowie wizjer do obserwacji układu rozruchowego. Mechanizm odśrodkowy umieszczony na bale silnika po uzyskaniu przez silnik odpowiednio dużych obrotów rozłącza obwód rozruchowy silnika. A co się stanie, gdy obwód rozruchowy nie będzie podłączony? W tych warunkach wilnik zachowuje się jak uzwojenie wtórne transformatora i pozostaje nieruchomy. W wyniku oddziaływania strumienia magnetycznego stojana na uzwojenia wilnika powstają siły, które wzajemnie się znoszą. Aby zachwiać tę równowagę, wystarczy wprowadzić wilnik w ruch. Prąd rozruchu tego silnika jest większy ponad trzykrotnie od prądu nominalnego. Aby uzyskać moment rozruchowy w silnikach jednofazowych, stosuje się fazę rozruchową. Obydwa uzwojenia, główne i rozruchowe, są przesunięte względem siebie w maszynie dwubiegunowej o kąt 90 stopni. Stosuje się silniki z fazą rozruchową oporową, tak jak w tym przypadku, oraz z fazą rozruchową kondensatorową. Uzyskuje się w ten sposób przesunięcie fazowe, które powoduje ruch wilnika. Wyłącznik odśrodkowy odłącza fazę rozruchową po osiągnięciu przez silnik około 80% prędkości znamionowej. Jak wspominałem wcześniej, przesunięcie fazowe możemy też uzyskać za pomocą uzwojenia rozruchowego z kondensatorem. Kondensator może pracować na stale z fazą rozruchową lub być odłączany. Myślę, że tym filmem choć trochę przybliżyłem budowę i działanie silnika jednofazowego, indukcyjnego, asynchronicznego w praktyce. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!